Witam Państwa serdecznie. Wydana 42 lata temu popularno-naukowa książka Richarda Dawkinsa Samolubny gen wstrząsnęła światem intelektualnym, stawiając jasno i wyraźnie tezę mówiącą, że w procesie ewolucji to gen jest przedmiotem selekcji. Impact ta książka zawdzięcza nie tylko temu, że argumentacja Dawkinsa była klarowna, ale też jego język był bardzo ekspresyjny. Ja będę cytować za chwilę. Więc tak było. Na początku replikujące się cząsteczki pływały w pierwotnym bulionie. I tu cytuję, ale teraz nie szukajcie ich pływających w morzu. Dawno porzuciły kawalerską swobodę. Roją się teraz w wielkich koloniach, bezpieczne wewnątrz gigantycznych, ociężałych robotów. Odizolowane od zewnętrznego świata, komunikują się z nim przedziwnymi pośrednimi drogami, kierują nim za pomocą zdalnego sterowania. Są w tobie i we mnie, stworzyły nasze ciała i umysły, a ochranianie ich jest podstawowym sensem naszego istnienia. Mają za sobą długą drogę, noszą nazwę genów, a ich maszyny przetrwania to my. No czyli chodzi o to, żeby zreplikować swoje geny i przekazać je następnym pokoleniom. Nasz organizm, każdy organizm jest tylko sposobem genów na przeżycie. Jesteśmy maszynami do przetrwania genów powoływanymi do życia przez geny. One są w pewnym sensie nieśmiertelne. Przechodzą przez pokolenia, tasując się za każdym razem, kiedy przechodzą od rodzica do potomka. Nie zmieniają się, nie starzeją. Książka jasno mówi, Dawkins tak wyraźnie uważa, że dobro jednostki jest ważniejsze niż dobro grupy, a nawet, że jednostką podlegającą doborowi i tym samym jednostką, która może odnieść egoistyczną korzyść, nie jest gatunek, ani grupa, ani sam osobnik, jest nim gen, jednostka dziedziczenia. Dawkins pisze, geny są mistrzami programowania, rozumiejąc przez to sterowanie organizmem, gdyż programują, aby przeżyć. Sterują naszą fizjologią i jak mówi socjologia i genetyka, psychologia ewolucyjna, naszym zachowaniem. Rządzą nami geny. Taką mamy jedną opcję. Nie wszyscy uczeni są tego zdania. Wkrótce po Samolubnym genie ukazała się książka Leontina, Rose'a i Kamina Not in our genes, nie w naszych genach, który odrzuca takie biologiczne determinacje zachowania. Jak wiemy, z różnych genów można odczytać różne przesłania. To są mechanizmy działania regulacji ekspresji genów. Sposobów tej regulacji poznajemy coraz więcej, bo biologia molekularna zrobiła w ostatnich latach po prostu zastraszające postępy. Mamy nową gałąź genetykę, epigenetykę. Zaobserwowane dziedziczenie pozagenowe. Są niektóre cechy nabyte niezwiązane z mutacją w genie, które mogą być przekazywane następnemu pokoleniu. Na przykład, jeśli samce myszy dużo biegają, to ich synowie są odważniejsi. Dzieje się tak dzięki przekazanemu potomstwu w spermie mikroRNA, czyli kawałka kwasu rybonukleinowego, nie będącego genem, ale zmieniającego funkcjonowanie genów. My właściwie jesteśmy na początku, ja nie wiem, czy pan profesor się tu będzie zgadzał, rozumienia interakcji, dogłębnego interakcji gen-środowisko, gen-gen, interakcji grup genów. Etolodzy wiedzą, jak środowisko dramatycznie może zmienić fenotyp. Antropolodzy mówią, że to kulturowa transmisja wiedzy i zachowania pozwala na adaptację do środowiska bez zmiany genów. O tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Paneliści wystąpią w następującej kolejności. Biolog molekularny, pan profesor Paweł Golik, etolog, pani profesor Ewa Godzińska i ewolucjonista i antropolog,
pan doktor Marcin Ryszkiewicz. Ja poproszę pana profesora, czy pan za stołu będzie mówił? Może ja tak. Wyłączę to. Więc już z tego wprowadzenia, w tym wprowadzeniu została zarysowana myśl Dawkinsa, która zresztą w dużej mierze była rozwinięciem wcześniejszych dokonań teoretyków ewolucji, od syntetycznej teorii ewolucji przez szczególnie pracę Hamiltona, którego Dawkins był, był uczniem. I to, co z tego po tych ponad 40 latach rzeczywiście pozostało, to jest coś, co nadal jest fundamentalnie prawdziwe. Mianowicie to, że dobór naturalny działający na zmienność genetyczną może doprowadzić do ewolucji wszelkich zupełnie niezwykłych obserwowanych zachowań, obserwowanych fenotypów. W tym też takich fenotypów, które pozornie tej prostej zasadzie przetrwania przeczą, takie jak na przykład zachowania altruistyczne bądź dostatecznie do zachowań altruistycznych podobne, jakie obserwujemy w świecie przyrody, nie tylko u zwierząt obdarzonych wysoką inteligencją, takich jak ludzie i inni przedstawiciele naczelnych, ale także i choćby u społecznych owadów, o których zapewne sporo się dowiemy. Że wszystko to może być rzeczywiście wytłumaczone przez działanie doboru naturalnego na geny. I tu główna wywrotowość Dawkinsa, nawet takie zjawiska, które człowiek od dawna uważał, że uzyskał je dzięki interwencji sił nadprzyrodzonych, jak choćby moralność, też mogą być produktem ewolucji, też mogą być produktem doboru naturalnego. To za to, to był ten kij włożony w mrowisko intelektualne, które, co właśnie Dawkins zrobił. I jak teraz wygląda to po tych 40 kilku latach rozwoju genetyki, rozwoju biologii molekularnej? Wygląda tak, jak to zwykle w nauce wygląda, że do wcześniejsze osiągnięcia, nawet jeżeli nie są, a w tym przypadku nie są obalone, sfalsyfikowane, zastąpione jakąś nową koncepcją, są bardzo, bardzo znacznie rozbudowane. Podobnie jak w fizyce nowoczesna, dwudziestowieczna i dalej fizyka nie obaliła klasycznej mechaniki Newtona, a tylko pokazała, że są sytuacje, są układy, są poziomy organizacji, gdzie potrzeba czegoś więcej, żeby świat wyjaśnić. Podobnie jest i z ewolucją molekularną, podobnie jest i z tym stykiem ewolucji i genetyki, którym zajmował się Dawkins w Samolubnym genie. To wszystko zasadniczo dalej się trzyma, ale oczywiście zostało niesłychanie rozbudowane, bo przez te blisko pół wieku dużo, dużo więcej dowiedzieliśmy się na temat genów. I takim głównym uproszczeniem, o którym należy pamiętać, jest to, że bardzo rzadko spotykamy się z sytuacją, w której mamy pojedynczy gen, który sam z siebie jeden sam decyduje o fenotypie, o wyglądzie jakiejś cechy. Ci z nas, którzy pamiętają szkołę, być może pamiętają zadania, gdzie prawda, był jeden gen, który decydował o tym, jaki mamy kolor oczu. To jest nieprawda. Kolor oczu u człowieka zależy od co najmniej 6 różnych genów. Podobnie z kolorem włosów, podobnie praktycznie z większością tego typu cech. Geny tworzą cechy, oddziałując ze sobą. W żargonie genetycznym nazywamy to oddziaływaniami epistatycznymi. I trzeba to uwzględniać, dlatego że działanie ewolucji, działanie doboru naturalnego na gen zależy nie tylko od wariantu tego konkretnego genu, ale całego jego otoczenia w genomie, tego co nazywamy tłem genetycznym. Może być mutacja, która w jednej sytuacji w towarzystwie innych genów będzie korzystna dla przetrwania organizmu, a w towarzystwie innych genów niekorzystna. W związku z tym często zamiast mówić o samolubnym genie w liczbie pojedynczej, trzeba by mówić o samolubnych grupach genów, samolubnych systemach, samolubnych genotypach, samolubnych genomach, może nawet.
I to jest kolejny poziom rozbudowania. To jest skądinąd ten poziom rozbudowania, który jest w tej chwili największym wyzwaniem współczesnej genetyki. Dlatego, że my jako genetycy już bardzo dużo wiemy, nie wszystko, bo praktycznie nigdy nauka nie wie wszystkiego, ale już naprawdę bardzo dobrze rozumiemy, jak działa pojedynczy gen. Jak jest zakodowany w DNA, jak jest regulowane jego wyrażanie, w jaki sposób koduje białko, co to białko robi w komórce, to wszystko potrafimy bardzo dobrze zbadać. Tylko teraz to, jak to się przekłada na komórki i całe organizmy, zależy od oddziaływań między nimi. I jeżeli chodzi o te oddziaływania, to my dopiero od małych kilkunastu, a tak naprawdę kilku lat, zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak złożony jest to problem. Bo to jest przejście od rozumienia pojedynczych cegieł do rozumienia całej budowli. Budowla to są interakcje tysięcy cegieł ze sobą. Cegłę już rozumiemy. Teraz zaczynamy rozumieć te interakcje, a tak naprawdę zaczynamy rozumieć, jak daleka, jak złożona jest droga, jak bardzo będzie do tego potrzebna współpraca biologów z matematykami, z fizykami, specjalistami od teorii systemów i tak dalej. Więc to jest jeden z poziomów, na których teoria ewolucji jeszcze będzie musiała dużo się dowiedzieć, żeby zrozumieć, w jaki sposób dobór naturalny działa na geny. Jak działa na nie, kiedy działają pojedynczo? To wszystko jest bardzo dobrze opisane, modelowane matematycznie i tak dalej. Jak działa na te interakcje? Idea jest tak sama, ale przewidywanie tego w szczegółach to jest nieco bardziej złożony problem. Drugi problem, z którego zresztą Dawkins też sobie zdawał sprawę i wszyscy sobie z tego zdawali sprawę, bo to już wtedy było wiadomo, tylko może nie tak dobitnie, to jest to, że w bardzo wielu przypadkach fenotyp, czyli to, co obserwujemy, zależy nie tylko od genotypu, ale też i od środowiska. I jeżeli obserwujemy zmienność jakiejś cechy, powiedzmy, są wśród nas ludzie wysocy i ludzie niscy, ludzie o bardziej krępej budowie ciała i ludzie szczupli, ludzie ze skłonnościami do chorób serca, ludzie ze skłonnościami do chorób nowotworowych, ludzie ze zdolnościami matematycznymi, ludzie ze zdolnościami artystycznymi i tak dalej. Ta cała zmienność zależy od zmienności genetycznej, ale też i od udziału czynników środowiskowych. I podstawowe pytanie brzmi, jak dużo zmienności danej cechy zależy od zmienności genów, a jak dużo od zmienności środowiska. W genetyce nazywamy to odziedziczalnością. I ten model Dawkinsa, model samolubnego genu, znakomicie opisuje ewolucję tych cech, które mają bardzo wysoką odziedziczalność, czyli takich, których zmienność w dużej mierze zależy od zmienności genów. Wtedy to świetnie działa. Natomiast takie cechy, których zmienność w dużej mierze zależy od środowiska, a takich cech człowiek akurat ma bardzo dużo i te cechy, które nas często bardzo interesują, przymioty naszego umysłu, naszego charakteru, to kim jesteśmy, bardzo w dużej części może zależeć od środowiska, na pewno się będziemy tutaj w dalszej części o tym dowiadywać, to tu ten model musi też to uwzględniać. I wreszcie trzecia sprawa, do której pani profesor nawiązała we wstępie, to jest sprawa epigenetyki. Tu sprawa jest nieco bardziej złożona, dlatego że moim zdaniem nie jest to aż taki przewrót w koncepcji ewolucji, jak chcieliby to niektórzy. Ale o co ogólnie z tą epigenetyką chodzi? Nie wystarczy mieć geny. One jeszcze muszą być aktywne, włączone. Na poziomie molekularnym, na poziomie biochemicznym gen jest aktywny, kiedy jest odczytywany, DNA jest przepisywany na RNA, a potem jeszcze ewentualnie ten RNA jest tłumaczony na białko. Nie zawsze, czasami to RNA jest końcowym produktem, ale to już są szczegóły. Jak nie jest aktywny, no to tak jakby go nie było. Dzięki temu możliwy jest choćby nasz rozwój. To, że składamy się z miliardów bardzo różnych, wyspecjalizowanych komórek, a każda ma dokładnie te same geny. Neuron w moim mózgu,
który w tej chwili przekazuje sygnały, dzięki którym mówię do Państwa, i komórka skóry czubka mojego palca mają dokładnie ten sam zestaw genów. To, że tak inaczej wyglądają i tak inaczej działają, to jest związane z tym, że inne z tych 20 kilku tysięcy genów kodujących białka, które mamy, kilka tysięcy jest aktywnych w neuronie, kilka tysięcy jest aktywnych w komórce skóry, ale to jest różne kilka tysięcy. Nie całkiem różne, są takie, które są aktywne we wszystkich, są takie, które są aktywne tylko w pewnych sytuacjach. I nie jest do tego potrzebny bardzo skomplikowany organizm, jakim jest człowiek. Nawet najprostsze bakterie włączają i wyłączają sobie geny w zależności od tego, jakie choćby mają substancje dostępne w środowisku. To wiadomo od lat 60. od prac Jacoba i Monoda. I teraz okazuje się, że to, czy geny są włączone, czy wyłączone, niekiedy potrafi być bardzo trwałe. Do tego stopnia, że jeżeli organizm wyciszy sobie albo przeciwnie zaktywuje jakiś zestaw genów, to to pobudzenie lub zahamowanie tych genów może zostać przekazane kolejnym pokoleniom. Albo przez przekazywanie specjalnych regulatorowych cząsteczek, takich jak te mikroRNA, o których była mowa, albo przez przekazywanie wzoru, tu będzie termin bardziej chemiczny, metylacji DNA. To jest dołączanie do cząsteczek DNA takiej grupy chemicznej, grupy metylowej, dołączenie grupy metylowej do DNA mówi, to ma być wyciszone, ten gen nie ma być odczytywany. I to z reguły jest resetowane z każdym nowym pokoleniem. Każda zygota, każdy rozwijający się osobnik startuje ze zresetowanym tym programem. Ale czasami nie. Czasami przez kilka pokoleń się utrzymuje. Stąd może dojść do czegoś, co pozornie wygląda jak dziedziczenie cech nabytych. Jakaś cecha, która pojawiła się w wyniku zmiany wzoru działania genów u jednego pokolenia, może wpłynąć na wzór działania genów w kolejnym pokoleniu i jeszcze kolejnym. To nie są bardzo trwałe procesy. Po kilku pokoleniach z reguły to się stopniowo wygasza. I teraz, czy to oznacza, jakby chcieli niektórzy odejść, powrót do lamarckowskich koncepcji opartych na dziedziczeniu cech nabytych? Z moim zdaniem nie. Proszę zwrócić uwagę, że to, co tutaj się zmienia, to jest to, jak bardzo aktywne są geny, czyli tam pod spodem cały czas jest gen. I trwałe zmiany ewolucyjne to cały czas są zmiany w sekwencji, w informacji zapisanej w tych genach. Natomiast informacja zapisana w genach, jak już to zresztą zauważyliśmy, nie decyduje wyłącznie ona sama o fenotypie. Bierze też w tym udział środowisko. Mówimy o tak zwanej plastyczności fenotypowej. Genotyp, który dziedziczymy, daje nam pewne widełki, pewien przedział, w jakim dana cecha może się wyrazić, a to na którym skraju tego przedziału ona się wyrazi, będzie zależało od cech środowiskowych. Więc tutaj epigenetyka, jakkolwiek jest absolutnie fascynująca dla genetyków, dla biologów molekularnych, nie jest, jak chcieliby niektórzy, szukając bardzo sensacyjnych nagłówków. To szukanie sensacji, przewrotu i rewolucji za wszelką cenę jest trochę plagą współczesnej komunikacji naukowej. Nawet się doczekało angielskiego terminu overselling, czyli nadsprzedawanie. To nie jest negacja genetyki. To jest rozbudowanie genetyki o bardzo ciekawe mechanizmy tego, jak geny są regulowane. Ale to cały czas geny są regulowane i to cały czas zmiana w genach jest mechanizm podstawowym, jedynym, jaki znamy tak naprawdę, mechanizmem ewolucji. A to, jak ta zmiana w genach przekłada się na fenotyp organizmu, czyli na to, co obserwujemy, to jest oczywiście proces bardzo skomplikowany i dopóki jego do końca nie zrozumiemy, nie będziemy do końca rozumieli, jak działa ewolucja. Bo dobór naturalny przecież działa na fenotyp, a nie bezpośrednio na gen. Dobór naturalny nie odczytuje sekwencji DNA. On działa na to,
co ta sekwencja DNA zrobiła z organizmem niosącym ją. I tu cały czas jeszcze musimy się dużo dowiedzieć. Osobiście jestem przekonany, że teoria ewolucji za 10, 20, 30, 40 lat będzie wiedzieć na ten temat znacznie więcej. Nadal będzie teorią ewolucji, której rdzeń zasadniczo pozostanie ten sam, czyli losowa zmienność w genach i działa i kształtujący potem wytworzoną pulę zmienności dobór naturalny, też przy udziale czynników losowych, to pozostanie, to się nie zmieni. Natomiast o tym, jak geny wpływają na fenotyp i jak to w grze ze środowiskiem kształtuje ewolucję, to tu oczywiście cały czas się dowiadujemy, bo teoria ewolucji, jak każda żywa teoria naukowa, cały czas się rozwija. To, że dowiadujemy się nowych rzeczy, to, że dowiadujemy się, że pewne procesy są nieco bardziej skomplikowane niż wydawało się to kilkadziesiąt lat temu, nie oznacza, że ta teoria jest obalona czy też sfalsyfikowana. Ona żyje, ona się rozwija, ona cały czas jest rozbudowywana. I tak właśnie jest z teorią ewolucji. Alternatywy dla niej żadnej racjonalnej na horyzoncie, jak nie było, tak nadal nie ma. I dlatego samolubny gen przy pewnej anachroniczności niektórych bardzo upraszczających sformułowań nadal pozostaje w mocy. To nadal geny mają bardzo dużo do powiedzenia w tym, czym staje się organizm i w związku z tym nadal to zmienność genów jest jedynym podstawowym napędem ewolucji. Natomiast oczywiście nie tylko geny decydują o fenotypie, ale też i środowisko. Ale z kolei ewoluuje w znaczeniu ewolucji biologicznej, ewolucji darwinowskiej, tylko ta zmienność, która jest zapisana w genach. Ta zmienność, która zależy wyłącznie od środowiska, a tej zmienności doświadczamy teraz. Państwo tu przyszli, dowiadują się od nas, mamy nadzieję, czegoś nowego. To jest przekaz informacji. Wyjdą stąd państwo troszeczkę zmienieni w stosunku do tego, jak państwo przyszli, prawda? Ale my nic nie zmieniliśmy w państwa genach. Więc to nie jest mechanizm ewolucji biologicznej. To jest mechanizm zmiany kulturowej. U człowieka potężny. Można dyskutować, to trochę akademicki moim zdaniem spór, czy potężniejszy od ewolucji biologicznej, darwinowskiej, czy też nie. Na pewno znacznie, znacznie szybszy. Ewolucja biologiczna jest powolna. Jedno pokolenie człowieka to jest 25 lat, czyli stulecie to są 4 pokolenia. 4 pokolenia dla ewolucji to jest nic, to jest mgnienie oka. Dla naszej cywilizacji, dla naszej historii to jest nowa epoka albo nowe dwie epoki. To nie jest wyłącznie zresztą ludzka cecha, dlatego że kultura, przekaz kulturowy jest też właściwością innych gatunków naczelnych, ale też i nie tylko, również i niektórych ptaków, również i innych zwierząt. O tym wszystkim można i pewnie jeszcze będziemy dyskutować. Ale nadal ewolucja to są zmiany w genach kształtowane przez dobór naturalny. Trochę już tych rzeczy, które chciałam powiedzieć, zostały powiedziane i zastanawiam się, od czego zacząć. To może zacznę od etologii, od dyscypliny naukowej, która powstała w latach 30. ubiegłego stulecia z inicjatywy przede wszystkim dwóch uczonych, Konrada Lorenza i Nicolasa Tinbergena, którzy później, 40 lat później mniej więcej, zostali laureatami Nagrody Nobla. I właśnie to, co etologia wnosiła w analizę zachowań zwierząt, przede wszystkim człowieka również w mniejszym stopniu, to było zainteresowanie zachowaniami wrodzonymi i w domyśle przede wszystkim uwarunkowanymi genetycznie. Nie tylko zachowaniami, złożonymi wzorcami zachowań, jak również sposobem, jakim mózg czy układ nerwowy zwierzęcia analizuje rzeczywistość. Jak się okazuje,
on jest już w chwili przyjścia na świat taki organizmu przygotowany, żeby wyłapywać istotne, ważne elementy. To chyba najbardziej spektakularny przykład tego to jest to, że ptaki hodowane w zupełnej izolacji, niektóre ptaki śpiewające, reagują na konstelacje gwiazd w ten sposób, że w okresie niepokoju migracyjnego potrafią się ustawiać w określonym kierunku. Przecież skąd one mogłyby się o tym dowiedzieć? Nawet hipoteza, że jacyś inni współplemieńcy przekazaliby im ćwierkaniem czy szczebiotem takie informacje, też nie mogła się tu sprawdzić, ponieważ były hodowane w izolacji od osobników z tego samego gatunku. Co więcej, interesują się tylko niektórymi gwiazdami, tymi w pobliżu gwiazdy polarnej. No jest to jednym słowem niesamowita i do tej chwili jeszcze ciągle nie do końca wyjaśniona sprawa. Ale odejdźmy od ptaków śpiewających, przenieśmy się do naszych towarzyszy życia kotów. Kot, sama widziałam, 3-tygodniowy już, nie dość, że nie musi wcale go matka uczyć, co jest mitem, jak ma polować na myszy i że sztuczna myszka, na przykład zabawka, to trzeba w taki, a nie inny sposób ją tam potraktować, to jeszcze reaguje ogromnym zainteresowaniem na wszelkie dziury, na dziury po sękach, na szczeliny i tam się zaczaja. No też już jak gdyby ma to wszystko gotowe i te elementy wyodrębnione. Ja pamiętam ze swojego życia taką scenkę, kiedy czyściłam umywalkę i wzięłam w tym celu taką szczotkę do butelek i do tej dziury w umywalce ją tak, no tak, że tak powiem, poruszałam w górę i w dół. Jak koty się zainteresowały? Ja przez chwilę nie wiedziałam, o co im chodzi. I dopiero sobie uświadomiłam, że dla nich jest to odczytanie tej sceny jako fascynującej sceny łowieckiej. Szczotka to była jakiś dziwny gryzoń, bo była włochata z ogonem, który ucieka do dziury. Mama, czyli ja, wyciąga ją. Potem ona znów ucieka. Mama znów wyciąga, poluje, łapie. Jednym słowem to było zupełnie coś innego niż mi się wydawało, niż ta rzeczywistość, którą ja odczytywałam. No my też mamy takie własne sposoby odczytywania rzeczywistości. Jak już jesteśmy przy kotach, to ja mam osobiście taką hipotezę, że być może dlatego lubimy koty tak bardzo i rozczulają niektórych z nas, że kot to jest takie archetypiczne, archetypowe dziecko. Mały szympansik jest bardzo podobny do kota. My w tej chwili, nasze dzieci są zupełnie inne, są takie już bardziej poczwarkowate, nie mają tych włosków, nie mają takich twarzyczek, a my ciągle być może mamy gdzieś zapisany ten obraz, jak wyglądały nasze dzieci, jak jeszcze byliśmy wspólnym jak gdyby organizmem z szympansami. Także te geny i genetycznie ukształtowane zachowania i percepcje z całą pewnością odgrywają istotną rolę w zachowaniu zwierząt i ludzi. Natomiast jest bardzo ważnym elementem, o którym będę chciała teraz więcej powiedzieć, jest to, co już pan profesor zapoczątkował, to znaczy sprawa polifenizmu, sprawa plastyczności fenotypowej, sprawa tego, że te geny, które posiadamy, nie wszystkie na nas krzyczą to samo, tylko tak jak w orkiestrze, się odzywa jeden muzyk, raz drugi, w zależności od tego, jaka to jest komórka, jaka to jest tkanka, jaka to jest też faza naszego życia. Najpierw zacznę od tej plastyczności fenotypowej, która rozwija się u organizmów, które mają ten sam genotyp, ale ich ścieżki rozwojowe z jakichś przyczyn stały się odmienne. Na przykład właśnie u badów społecznych, nad którymi sama osobiście się zajmuję, bo jestem badaczką mrówek, można z tego samego organizmu, o tym samym genotypie, one mogą wyhodować albo królową, albo robotnicę. Królowa będzie duża, będzie miała skrzydła, będzie miała spermatekę, czyli narząd, w którym będzie przechowywała nasienie samca, a często nawet kilkudziesięciu samców. I będzie sobie żyła bardzo długo, bo czasami nawet ponad 30 lat. Natomiast jeżeli ta ścieżka rozwojowa pójdzie i w kierunku ukształtowania z niej robotnicy, no to będzie żyła krócej, do 5 lat i tak długo jak na owada. Nie będzie miała skrzydeł, nie będzie miała spermateki, co i tak nie oznacza, że nie może brać udziału w rozrodzie, bo może składać jaja niezapłodnione, ale to już jest inna historia. No i jeszcze, żeby skomplikować sprawę, u niektórych gatunków mrówek może powstać gamergata. To jest taka mrówka, która nie ma skrzydeł, wygląda jak robotnica, żyje krótko, ale ma spermatekę i może wobec tego produkować potomstwo z jaj zapłodnionych, może pełnić rolę takiej zastępczej królowej w mrowisku. No i to jest tak, podobne zjawiska można też zaobserwować w obrębie samych robotnic. U niektórych gatunków mrówek mogą być robotnice malusieńkie, tak zwane nanitiki, czyli karzełki, które rozwijają się w kolonii wtedy, kiedy ona jest jeszcze bardzo młoda i one są takie trochę niedożywione, no to aby szybko już coś zaczęło z tej kolonii wybiegać po pokarm, no to takie nanitiki się pojawiają na początku. Później w miarę jak kolonia rośnie, pojawiają coraz większe robotnice, wreszcie pojawiają się olbrzymie żołnierze, czyli stwory wielkości królowej z ogromnymi, rozbudowanymi głowami, ze szczękami, z żubaczkami właściwie powinnam była powiedzieć. I co więcej,
Co ciekawostka, w tej ogromnej głowie mieści się mózg równie niewielki jak mózg maleńkiej robotnicy. Po prostu jest ta głowa tego żołnierza jest pusta, a właściwie nie pusta, jest wypełniona mięśniami, które poruszają jego żuwaczkami, bo żołnierze nie tylko bronią kolonii, ale także na przykład rozcinają twarde nasiona, także tego typu funkcje w kolonii pełnią. Teraz przejdźmy do chyba najbardziej fascynującej formy plastyczności fenotypowej, mianowicie do polifonizmu sekwencyjnego. Co to jest? Jest to sytuacja, w której seria fenotypów odmiennych pojawia się u tego samego osobnika po kolei, w trakcie jego rozwoju. I na przykład, jeżeli spojrzymy na motyla, który już nie jest owadem społecznym, ale też przechodzi przeobrażenie zupełne, to osobnik, który ma ten sam genotyp, na początku jest larwą, wygląda jak mały robaczek, potem się staje nieruchomą poczwarką i wygląda jak jakieś nasiono, na końcu staje się przepięknym, uskrzydlonym owadem, który cieszy nasze oka, jak sobie pruwa z kwiatka na kwiatek. Ale co ciekawe, ukazuje się, że na przykład u owadów społecznych, u błonkówek społecznych, takich jak mrówki czy pszczoły, taki sekwencyjny polifenizm występuje też po uzyskaniu ostatecznej formy ciała, jest już w przypadku postaci dorosłej. Mianowicie, gdy taka postać dorosła, imago, jest młoda, to siedzi w gnieździe i tam zajmuje się pracami wykonywanymi wewnątrz gniazda. Opiekuje się królową, potomstwem. Natomiast w pewnym momencie przechodzi metamorfozę niemal tak ogromną, jak ten motyl, który z poczwarki się wykluwa i staje się formą dorosłą. Mianowicie wychodzi na zewnątrz gniazda i wtedy wszystko się przebudowuje. Te gruczoły, które u niego, u tego owada były obecne, którymi on produkował wydzieliny do karmienia larw, zanikają. Za to się rozwijają inne, które produkują feromony potrzebne mu na zewnątrz gniazda. Zmienia się jego stan hormonalny, zmienia się jego układ immunologiczny, zmieniają się jego możliwości poznawcze, preferencje świetlne, skłonność do opieki nad potomstwem. Jednym słowem cały się przebudowuje i oczywiście za tym wszystkim idą, z tym wszystkim idą w parze zmiany w ekspresji genów. Jedna z pierwszych prac tego, jak wygląda to od strony genetycznej, już w tej chwili kilkanaście lat temu opublikowana, zbadała około 5500 genów i okazuje się, że 39% z tych genów zmieniało ekspresję w momencie przejścia osobnika pszczoły miodnej od pełnienia funkcji opiekunki do pełnienia funkcji zbieraczki na zewnątrz gniazda. Co jeszcze bardziej fascynujące, to to, że ten proces można odwrócić. I nie mówimy tylko o spowolnieniu, nie mówimy tylko o zatrzymaniu procesów starzenia się, ale o odwróceniu. I co więcej, nie potrzeba do tego żadnych kosztownych leków, żadnych farmaceutyków. Odwrócenie procesów starzenia się u owadów społecznych następuje pod wpływem zmian kontekstu społecznego. Wystarczy, że na przykład stare, energiczne, agresywne zbieraczki mrówek umieści się w obecności młodego potomstwa, bezradnych larw czy poczwarek, pod nieobecność opiekunek, które powinny się nimi zajmować. Wtedy u części z nich bardzo szybko, bo nawet w ciągu niecałych 24 godzin pojawią się ponownie zachowania opiekuńcze i to zachowania opiekuńcze wykonywane wewnątrz gniazda. One wejdą z powrotem do gniazda, zajmą się tymi larwami i w ślad za tym najróżniejsze zmiany ich fenotypu z powrotem się zaczną odwracać. Z powrotem, co ciekawe, i to już było wiadomo w latach 30 ubiegłego stulecia, regenerują się gruczoły produkujące u pszczoły miodnej pokarm dla larw oraz wosk. Nawet tak daleko idące zmiany się odwracają. Zmienia się neurochemia mózgu w sposób taki, który upodabnia z powrotem te tak zwane zrewertowane opiekunki do zwykłych opiekunek młodszych. Odwracają się niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Odwracają się deficyty zdolności poznawczych. Hormonalny profil się zmienia. Jednym słowem, wszystkie te prawie zmiany, które zaszły, gdy ona się stawała z opiekunki zbieraczką, w tej chwili ulegają odwróceniu. Ale jedna rzecz pozostaje taka sama, to znaczy zmiany neuroanatomiczne nie ulegają już odwróceniu, co zresztą nie jest jakimś ogólnym prawem, bo wśród innych zwierząt, na przykład wśród ryb, do tego jeszcze przejdę, nawet neuroanatomiczne, czy właściwie zmiany morfologii neuronów mogą być odwracalne i też zależne jest to od wpływu kontekstu społecznego. Taki podział pracy oparty na tym, że osobniki młodsze są opiekunkami, starsze zbieraczkami, potem mogą ponownie zostać opiekunkami, określa się jako polietyzm. Czy my ludzie też mamy taki polietyzm? No, jeżeli się dobrze przyjrzeć temu, co się dzieje w naszym życiu, to też przekonamy się, że występują w nim fazy. I te fazy są uświęcone kulturowo też. Na przykład w starożytnej bedyjskiej kulturze indyjskiej mówiono, że mężczyzna przechodzi cztery fazy. Najpierw jest uczniem,
dzieckiem, potem jest gospodarzem, ojcem rodziny, ale potem musi tę rodzinę opuścić, stać się wędrownym, stać się pustelnikiem, który jeszcze ma swój dom, ale mieszka sam, bez rodziny i wreszcie na koniec wędrownym ascetą. To są te cztery fazy życia mężczyzny. Jeśli chodzi o kobiety, to mówiono, że najpierw jest dziewica, potem matka, a koniec? No, to już zaraz będę kończyć, a na koniec wiedźma starucha, która wszystko wie i wszystkich uczy. Wobec tego na tym skończmy może i wyrażając nadzieję, że to, co wiemy o badach społecznych, pomoże nam również opanować czy kontrolować nasz fenotyp. Mówiliśmy, czy Państwo mówili bardzo dużo o genach. No ale ponieważ mówimy do ludzi, dla nas kultura jest, a nie geny, jest takim czynnikiem sprawczym. Jest na tym pierwszym slajdzie mamy dwa przykłady, które wydają się bardzo podobne. To są, jak Państwo widzą, budynki. Jeden wykonany gniazdo przez wikłacza, takie może najbardziej skomplikowane wśród gniazd ptasich, a drugie iglo wykonane przez Eskimosów, czyli Inuitów. No i jak zapytamy, który z nich jest dziełem biologii, a który jest dziełem kultury, to oczywiście nie będzie problemu z odpowiedzią. Wikłacz rodzi się ze znajomością konstrukcji swoich niezwykle złożonych gniazd. Inuita nie rodzi się z taką znajomością, w związku z tym jego iglo jest dziełem kultury. I to jest oczywiste. Ale ja chciałem Państwu pokazać, że kultura u człowieka stała się swego rodzaju czynnikiem ewolucyjnym, którego nie da się poprzez geny wyjaśnić, a który też ewoluuje. To jest inny rodzaj ewolucji, ewolucja kulturowa, co zresztą nie jest żadna nowość. Pan profesor też o tym mówił. Ale chciałbym na to spojrzeć z innego nieco punktu widzenia, który pokaże, że jednak to jest czynnik ewolucyjny w sensie darwinowskim, czyli takiej ewolucji biologicznej. Ta opozycja pomiędzy naturą i kulturą jest dla nas czymś oczywistym i ma bardzo głębokie korzenie. W języku też się utrwaliła, mówimy właśnie natura i kultura, mówimy cechy nabyte, cechy wrodzone i cechy nabyte. Mówimy o instynktach i wychowaniu. To wszystko jest ta sama dychotomia. Wreszcie, nawet już nie trzeba biologa, żeby wiedzieć, że mówimy o ciele i o duszy. I co jest podłożem tych biologicznych procesów, no to wiemy, to są geny. A procesem, który napędza ewolucję biologiczną, jest dobór naturalny, który wybiera kombinacje genów w danym środowisku szczególnie korzystne. Co napędza kulturę? Tu jest oczywiście trudniej powiedzieć, ale kultura jest też dziedziczona poprzez naukę. To jest inny rodzaj oczywiście dziedziczenia. Poprzez naukę, poprzez imitację i poprzez tradycję. To wciąż nie jest to nic odkrywczego. Pytanie, które ludzie sobie stawiali od bardzo dawna, było takie, czy kultura jest bytem niezależnym od biologii. Przy tym takim, można powiedzieć, starożytnym rozdziale ciała i duszy, dusza była człowiekowi dana z zewnątrz, nie miała podłoża biologicznego. Biolodzy zerwali z tym tradycyjnym spojrzeniem,
no, zwłaszcza w XIX, później w XX też wieku narodził się ruch behawioryzmu, który właściwie zakładał, że kultura jest wgrywana niejako w mózg człowieka, każdego człowieka po narodzeniu. No, też znają Państwo to pojęcie tabula rasa, że rodzimy się z taką niezapisaną tablicą, na której, do której można wgrać poprzez właśnie naukę i naśladownictwo i tradycje nowe koncepcje, wierzenia, przekonania. Socjobiologia, która wyrosła z tego pojęcia, no między pojęcia samolubnego genu, czy w każdym razie tego spojrzenia na genetykę nowego, pokazała, że nie, to nie zupełnie jest prawda, że nie rodzimy się z taką tabulą razą, tylko mamy bardzo wiele już wgranych niejako przy urodzeniu taki można powiedzieć system operacyjny, no, który jest nam wrodzony. Nie cała kultura jest nabyta. Część kultury naszej, jeżeli tak można powiedzieć, z częścią kultury się rodzimy. No na przykład pewne preferencje estetyczne są nam wrodzone. Na przykład symetria jest taką biologiczną preferencją dla człowieka i dla większości zwierząt, które kierują się wzrokiem. No dlatego, że symetria ciała u potencjalnego partnera mówi nam wiele o jego zdrowiu. Trudniej znacznie jest wykształcić pełną symetrię twarzy na przykład, jeżeli niż pewne zniekształcenia lewej i prawej strony, które w toku ontogenezy, czyli rozwoju osobniczego, mogą się zdarzyć. No właśnie jakieś choroby, no mogą wpłynąć na pewne zakłócenie rozwoju, który da wyraz w postaci niewielkich nawet różnic w symetrii. Ale to jest oczywiście tylko jeden przypadek. Mamy znany przykład preferencji proporcji w budowie ciała partnerów seksualnych, którą wychwytujemy w sposób automatyczny, bezwiedny, pewne proporcje są faworyzowane, są uważane za bardziej atrakcyjne, a inne mniej. Takich przykładów tego wgranego programu już w momencie narodzin jest bardzo dużo. No i to pokazała właśnie socjobiologia w latach 70., co było wtedy no bardzo źle widziane w środowiskach takich lewicowo-liberalnych, które nie chciały dopuścić do siebie myśli, że człowiek jest zaprogramowany niejako. To nawet dotyczy takich wydawało się biologicznie trudno wytłumaczalnych cech, jak światopogląd, pewien rodzaj no właśnie światopoglądu, no, jeśli tak można powiedzieć. Bliźniaki jednojajowe, nawet wychowywane niezależnie od siebie w różnych środowiskach, często mają podobne poglądy, nawet polityczne. Co oczywiście nie znaczy, że człowiek się rodzi jakimś tam socjaldemokratą, a inny konserwatystą, ale coś, co oznacza tylko tyle, że nasza właśnie kultura ma pewne biologiczne podłoże, które się ukształtowało na drodze doboru naturalnego. Wciąż, no wtedy to było, w tych latach 70. to było czymś zupełnie nowym. I Edward Wilson, który to głosił wtedy, napisał książkę o naturze człowieka,
a był ojcem socjobiologii i autorem książki pod tytułem Socjobiologia, która była czymś podobnym jak samolubny gen Dawkinsa, tylko w stosunku do zachowań i właśnie kultury. Kiedy wygłaszał na kampus, na uniwersytetach amerykańskich takie obrazoburcze tezy, to dochodziło do regularnych awantur i był nawet obrzucany jajkami na mównicy. Na szczęście ja nie mówię nic obrazoburczego, mam nadzieję, ale on musiał się przed tym bronić. To, co chciałbym Państwu powiedzieć, jest to wszystko, jak widać, to nie są rzeczy nowe, chociaż no nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak bardzo biologia leży u podłoża również naszych zachowań. Ale to... Ale jeszcze nie, jeszcze nie. To, co chciałbym Państwu pokazać teraz, taką tezę, to, że nie tylko biologia wpływa na kulturę, ewolucja darwinowska na ewolucję kulturową, ale i odwrotnie, i że w naszym przypadku, w przypadku człowieka, i to jest jedyny taki przypadek na Ziemi, jesteśmy produktem, nasza biologia, chcę podkreślić, a nie nasza kultura, nasza biologia jest produktem ewolucji kulturowej. Tak jak kultura czerpie z naszej biologii, tak i właściwie cała nasza biologia czerpie również z kultury, która na nią zwrotnie wpływała. Spójrzmy na człowieka i szympansa. Państwo pewnie wiecie, bo to jest taki truizm już, że człowiek i szympans ma niemal identyczne geny. Tak się mówi w przybliżeniu 99% wspólnych genów. I rzeczywiście genom człowieka i genom szympansa jest trudno rozróżnialny. To znaczy wśród tych miliardów par zasad, tylko bardzo niewielki ułamek różni się między szympansem a człowiekiem. Gdyby nie fakt, że mamy różną liczbę chromosomów, a to uniemożliwia krzyżowanie się, to wydaje się, że z biologicznego punktu widzenia, biologicznego, nie kulturowego, nie byłoby specjalnie dużych problemów z krzyżowaniem się pomiędzy tymi gatunkami. Tak bardzo bliskie genetycznie to są gatunki. Ale kiedy patrzymy tutaj na szkielety człowieka i szympansa, to widzimy ogromne różnice. Szympans, jak wiadomo, jest czworonożny, a na ziemi jest czworonożny, a na drzewach jest przy pomocy brachiacji, czyli takiego zwisowego poruszania się porusza. Człowiek jest dwunożny, wyprostowany, co zresztą jest zupełnie wyjątkową w świecie zwierząt cechą. Ale może najciekawsze, człowiek ma, szympans ma mózg rzędu połowy kilograma, jeśli na kilogramy liczymy, a człowiek półtora prawie kilograma, czyli trzykrotnie większy, mimo tych genetycznie minimalnych różnic. Szympans ma bardzo masywny, ogólnie masywny szkielet, człowiek ma bardzo delikatny szkielet. Szympans ma ogromne i masywne zęby, człowiek ma bardzo delikatne zęby. Szympans ma bardzo długi i skomplikowany układ pokarmowy, czyli jelita, człowiek ma bardzo skrócony i znacznie prostszy układ pokarmowy. Ale takich tych różnic można by naprawdę całą książkę napisać na temat różnic i to istotnych różnic. Szympans jest owłosiony, tak jak wszystkie ssaki zresztą, a człowiek jako jedyny ssak
jest, ma nagą skórę. Oczywiście są wyjątki i proszę nie łapać za słowo, ale na przykład golce są, ale to jest zupełnie co innego. Słonie nie mają futra. Natomiast miękkiej i opatrzonej futrem skóry nie ma żaden ssak żyjący na powierzchni. I teraz, czy to są wszystko zmiany, te zmiany ogromne, które zaszły między szympansem a człowiekiem, czy są wynikiem doboru naturalnego działającego na geny? No niewątpliwie tak, bo to są cechy biologiczne. Tylko, że i to chciałbym Państwu pokazać, środowiskiem, które wymuszało te zmiany, nie było środowisko biologiczne, tylko w ogromnej mierze środowisko kulturowe. To znaczy kultura wpłynęła na te wszystkie nasze, na wiele z tych zmian w sposób taki, który w biologii nie zachodzi. Na przykład wynalazek ognia, który jest niewątpliwie kulturowym wynalazkiem, wpłynął na ogromną część tych zmian, o których tu mówiłem. Na przykład na fakt, że człowiek nie ma futra. Wszystkie ssaki afrykańskie, które przychodziły w czasie epoki lodowej do Europy, tak jak człowiek, z tego samego środowiska człowiek się wywodzi jak słonie czy nosorożce, które przeszły z gorącej Afryki, gdzie nie miały futra, ale miały grubą bardzo skórę z grubą warstwą tłuszczową, przeszły do Europy lodowcowej w tym czasie i z ich tych maleńkich włosków, które one nie miały futra, ale miały takie właśnie małe włoski, szczecinkę taką. Ta szczecinka dała początek gęstemu futru. A u człowieka nie. Człowiek jako jedyny zachował bezwłosą skórę z Afryki, zachował po przejściu do lodowcowej Europy. No, oczywiście to nie był wynik środowiska, bo to środowisko naturalne, takie biologiczne, wymusza powstanie warstwy izolacyjnej, tylko to był wynik innowacji kulturowej, która zaszła wcześniej i która pozwoliła, a właściwie dwóch innowacji kulturowych, mianowicie ognia i ubrań. Te dwie innowacje spowodowały, że u nas ewolucja biologiczna zaszła w zupełnie innym kierunku pod wpływem wynalazków kulturowych. No i zbliżamy się niestety do końca, więc ja pokażę Państwu ostatni slajd, jak bardzo kultura wpłynęła na naszą biologię, to pokazuje język i sztuka. Naprawdę to są ostatnia minuta, mimo że temat jest na setki godzin wykładów. Otóż i język, i sztuka są oczywiście wynalazkami kulturowymi, ale one poprzez zwrotne działanie na naszą biologię tak głęboko się wryły w naszą biologię, że mają zostały niejako wpisane w nasz genom. My nie rodzimy się oczywiście z językiem, bo każdy z nas język nabywa w czasie życia, ale rodzimy się z bardzo silnymi skłonnościami do nauczenia się języka. To jest nieomal tak ściśle biologicznie utrwalone, jak fakt, że ptak nie rodzi się ze skrzydłami, ale te skrzydła mu wyrastają w czasie rozwoju osobniczego. Język, dziecko jak się uczy, to przechodzi przez fazy, które są ściśle określone. W pierwszej fazie mówi pojedyncze litery, takie a czy coś takiego. W drugiej mówi pojedyncze sylaby, a, ba, ba, ma, ma. W trzeciej pojedyncze słowa, w czwartej łączy te słowa i dopiero w kolejnych zaczyna się tworzenie języka ze złożoną gramatyką. I to jest oczywiście znane. Natomiast znacznie mniej oczywiste jest to, że i sztuka jest w nas głęboko wrodzona i że wszystkie dzieci właściwie przechodzą przez te same etapy
sztuki, nawet jeśli potem, będąc dorosłym człowiekiem, już nie potrafią nic namalować. Jestem tego najlepszym przykładem. Kiedy byłem małym dzieckiem, to rysowałem jak opętany, rysunki wszelkiego rodzaju. Otóż, i to już jest ostatnie naprawdę trzy zdania. Przechodziłem przez bardzo przez kolejne etapy rozwoju sztuki i co ciekawsze, bardzo podobne do rozwoju języka. W pierwszym etapie dziecko, niezależnie od kultury, w której się narodziło, rysuje bezładnie, nie mające żadnego sensu obrazki. To są pojedyncze kreski, czy pojedyncze jakieś figury. Tak jak to dziecko, które pojedyncze dźwięki. W drugim etapie pojawiają się, oczywiście tych etapów jest więcej, tak jak w przypadku języka, ale już nie ma czasu. W drugim pojawiają się pierwsze sensowne, ale pojedyncze figury. Najczęściej zresztą to są albo twarze, albo coś związane z człowiekiem. Tak jak te pojedyncze słowa, jak mama, czy baba, czy tata. W trzecim etapie pojawiają się już sceny. Tak jak słowa łączone w sekwencje, tak i te sceny, ale jeszcze one są rozrzucone bezładnie. To nie jest odwzorowanie prawdziwego świata. To jest tak jak język bez gramatyki. I dopiero na końcu mamy do czynienia z odwzorowaniem już świata. To jest niemal to samo, co w przypadku człowieka. Jedno i drugie to jest kultura i jedno i drugie jest w nas. Zadaniem panelistów, proszę państwa, było rozbudzenie państwa ciekawości, co mam nadzieję wyszło nam. Dziękuję państwu uprzejmie i zapraszam na następne imprezy technologiczne.